osoby, ale tak jak wspomniałam, krótkoterminowo, żeby tylko przyspieszyć metabolizm. Dlaczego? Dlatego, że chociażby dieta Dukana, ona odnosiła takie sukcesy, ponieważ tak białko jest, przyspiesza przemianę, przyspiesza metabolizm i to o 25%, więc jeżeli się odetniemy od węglowodanów, to organizm będzie po prostu czerpał węglowodany z tkanki tłuszczowej, jest szybkie chudnięcie. Ja myślę, że tutaj te problemy zdrowotne niektórych osób wynikały również z niedostosowania się, tak? Bo jeżeli na przykład trzeba było tą, nie wiem, ostrą fazę zastosować 5 dni, mówimy, że ta osoba jest naprawdę zdrowa i nic jej nie dolega, a my jesteśmy troszeczkę tacy pazerni, jeżeli widzimy, że jest efekt, no to jeszcze i jeszcze i jeszcze, tak? Nie zważamy na konsekwencje. No konsekwencje są takie, że rzeczywiście i mało tego, przy małej ilości wody, no to może się to po prostu zakończyć tragicznie. I teraz dlaczego? Dlatego, że białko przede wszystkim oczywiście jest potrzebne w organizmie, ale tak jak mówimy, musi być jakaś tam pewna równowaga, jeżeli mówimy o składniki odżywcze. Białko przyspiesza metabolizm i jest budulcem, ale przesadzać nie można, ponieważ dlaczego? No, dlatego, że no, może dojść do dysfunkcji nerek, może przede wszystkim dojść do dysfunkcji wątroby. Pamiętajmy o tym, że produktami przemiany białek jest mocznik, który tak naprawdę jest toksyczny i jeszcze w momencie, kiedy nie będzie odpowiedniej podaży wody, no to niestety, ale może dojść do zatrucia, może dojść do śmierci, na pewno do dysfunkcji nerek. Należy uważać, tak jak wspomniałam wcześniej, na tą wątrobę, więc na pewno sobie nie możemy igrać z losem i z takimi dietami białkowymi. Dlatego tutaj pod kontrolą dietetyka, jeżeli to jest jakoś tak celowo, jak najbardziej, ale na pewno niedługotrwale i nie jakby na samą własną rękę. Dobrze, mówiliśmy już o diecie cud, o tym, że moi drodzy, dieta cud nie istnieje. Mówiliśmy o efekcie jojo. Chciałabym porozmawiać o tym, jak spróbować chociaż wyeliminować cukier z naszej codziennej diety. Czy w ogóle go zastąpić? Tak, czym go zastąpić? Czy w ogóle jest to możliwe? Do jakiego stopnia? Powiem tak, rzeczywiście, czy my nadużywamy cukru? Nawet jeżeli nie schudzimy, a jesteśmy łasuchami, to rzeczywiście bardzo dużo cukru jest. To ja, to się wyznaję. Herbaty nie słodzę, kawy nie słodzę, ale jednak ale lubię słodycze. Ale słodycze pani lubi. Jeżeli powiedzmy, oczywiście są te słodycze i nie słodzimy herbaty, kawy, a słodycze jadamy sporadycznie, no to nie ma problemu. Natomiast jeżeli powiedzmy, o, słodzimy sobie herbatkę, kawkę, ale nie jadamy słodyczy, bo powiedzmy, no nie lubimy. To też się nic nie stanie, jeżeli sobie posłodzimy tam te dwie kawy dziennie, czy powiedzmy tam trzy herbatki. Naprawdę nie będzie dramatu. Jak się cofniemy wstecz 20-30 lat temu, to wtedy oczywiście nie było słodyczy, ale piło się dużo kawy i herbaty i wtedy każdy słodził po dwie łyżeczki. Taka była moda. Dwie albo nawet trzy. Tak. Tak ale, też spotkałam. Tak. Kiedy bym rzeczywiście zachęcała do redukcji słodzenia na przykład. W momencie, kiedy lubimy słodycze, to starajmy się już nie słodzić tej herbaty i kawy. Dlaczego? Dlatego, że taki przykład podaję bardzo często w swoim gabinecie. Powiedzmy, że jesteśmy u znajomych, podają herbatę. Tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi na to, czy my tą herbatę osłodzimy, czy nie. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w momencie, kiedy jesteśmy poczęstowani czymś słodkim i odmawiamy. Ojej, co znowu jesteś na diecie, nie przesadzaj, jedz. Ale zauważmy, że jeżeli my zjemy słodycz i dodatkowo jeszcze posłodzimy herbatę bądź kawę, proszę zobaczyć, ile tego cukru automatycznie wprowadzamy do organizmu, tak? Czyli jeżeli na przykład lubimy słodycze, jadamy je powiedzmy sporadycznie, w gościach i tak dalej, wyeliminujmy, oduczmy się słodzenia. I teraz co z tym nowym cukrem? Cukier brzozowy, ksylitol. On wchodzi na nasz rynek. Czy to jest cukier właściwie ten brzozowy, którym możemy zastąpić normalny biały cukier? Czy on jest zdrowszy? A to się nawet dziwię, że pani mnie o to zapytała, ponieważ mało kto mówi o tym cukrze. Ja osobiście stosuję w swojej praktyce, jeżeli mówimy tutaj o moich pacjentach, którzy lubią słodzić i chcą słodzić, albo to jest może inaczej, to jest też świetna metoda na to, żeby kogoś odzwyczaić od słodzenia. A teraz dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo dobry cukier, za chwileczkę powiem o jego właściwościach, natomiast ta jego jakość jest adekwatna do ceny, tak? Cena adekwatna do jakości, o tak może. I jest bardzo drogi, więc gdybyśmy mieli ciągle słodzić ten cukr, no to byśmy to odczuli rzeczywiście po kieszeni. I zawsze proszę te osoby, które dużo słodzą, żeby sobie redukowały właśnie, słodząc cukrem brzozowym, redukowały ilości, na przykład z dwóch łyżeczek później do półtora, do jednej, do połowy, aż w końcu wyeliminują. Ale to jeżeli chodzi o, tutaj mówimy o kosztach. Dlaczego cukier brzozowy preferuję?
zupełnie ma inny metabolizm i zupełnie inaczej się trawi i rozkłada, aniżeli zwykły cukier, aniżeli fruktoza, aniżeli glukoza, sacharoza. On po prostu nie fermentuje i nie rozkłada się w przewodzie pokarmowym. Bezpośrednio jego rozkład następuje w komórkach. On jest świetny, jeżeli mówimy o odchudzaniu, jeżeli mówimy o osobach, które chorują na cukrzycę, jeżeli mówimy o zachowaniu świetnej sylwetki. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo niski indeks glikemiczny i nie prowokuje trzustki do wydzielania insuliny. Ponieważ jeżeli posłodzimy zwykłym cukrem, rzeczywiście strzał tego cukru we krwi jest dość znaczący. Automatycznie załącza się insulina wydzielona przez trzustkę i odkłada się ten cukier w postaci tkanki tłuszczowej. Nie ma tego w przypadku cukru brzozowego, ponieważ on ma bardzo niski indeks glikemiczny rzędu 8. Więc czyli chociażby warto mimo wszystko przestawić się na cukier brzozowy. Tak, tylko tak jak mimo, wspomniałam, jest trochę droższy. Jest droższy, bo ćwierć kilograma kosztuje 17 zł. Tak, co jeszcze można powiedzieć? Na pewno jest antypruchniczy. Więc bardzo często teraz firmy dodają do cukierków dla dzieci, właśnie cukier brzozowy, dodają do gum, więc zdecydowanie polecam cukier brzozowy, albo po prostu, żeby się oduczyć słodzenia. Tak. Jeszcze na sam koniec chciałam się zapytać, ponieważ już wspomnieliśmy o ćwiczeniach. Wiemy, jak ważne te ćwiczenia są w naszej diecie. W momencie, kiedy się odchudzamy, ale tak naprawdę ta aktywność fizyczna na co dzień jest bardzo ważna. I wobec tego, kiedy ćwiczyć? Przed posiłkiem czy po posiłku? No tak, czy przed, czy po. Ja uważam i zalecam moim pacjentom, aby ćwiczyli powiedzmy godzinę, półtorej po posiłku. Nigdy na czczo rano, kiedy byliśmy do tego tak naprawdę przyzwyczajeni poprzez pisma i różnego typu informacje. Tak. Kiedy rano wstajemy, mamy niskie cukry i tak naprawdę powinniśmy wtedy zjeść śniadanie i zacząć normalnie funkcjonować. Kiedy dołożymy aktywność fizyczna należy mieć na względzie, że jednak obniża ten cukier i obniża znacząco. Kiedy już ciągnąc nosem po ziemi, głodni, po tej aktywności fizycznej, kiedy mamy naprawdę niski cukier, który spadł nam poniżej normy gdzieś rzędu 60 miligramów na decylitr, jeżeli w tym momencie zjemy cokolwiek, to będzie znaczący skok cukru, automatycznie wyrzut insuliny i odłożenie się tego nadmiaru cukru w postaci tkanki tłuszczowej. Dlaczego preferuję po posiłku, zwłaszcza po posiłkach białkowych? I tu można się na przykład odnieść i zobaczyć, co robią panowie na przykład na siłowni. Tak, idą na siłowni i piją białko. Albo na przykład zjedzą jakiś posiłek, jakiegoś kurczaka z ryżem i tak dalej, czyli zjedzą posiłek, idą na białko, idą na aktywność fizyczną. Dlaczego? Dlatego, że podczas trawienia białka wydziela się wysoka temperatura, jest szybkie spalanie, jest szybki metabolizm. I w tym momencie, jeżeli dołożymy aktywność fizyczną, mamy lepszy efekt. Także ćwiczmy między posiłkami. O, tak bym to określiła. Po takiej aktywności fizycznej jak najbardziej, powiedzmy taki jogurcik z płatkami, z musli można sobie zjeść, czyli troszkę białka, troszkę węglowodanów. To jest jak najbardziej prawidłowe. Dobrze, super. Dziękujemy serdecznie Pani Agnieszko za nasze dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, a Państwa przed raportem jeszcze na chwilkę zapraszamy do naszego kącika Metamorfoz. Zobaczymy, jak Marietta sobie radzi z tym makijażem wieczorowym. To już za chwilkę. Zostańcie z nami.